Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu? No, i teraz moi drodzy moi, popatrzmy sobie tak. Samochody, te, które były zaparkowane, już się skończyły. Ruch w Polsce jest prawostronny. W związku z powyższym, powinienem zjechać na prawy pas. Powiem szczerze, tam, ja nie wiem, w głębi jest jakiś, jakaś wysepka i jakiś znak drogowy tam, daleko, daleko w głębi. Tak, jest, panie geniuszu. W związku znak. z tym ja bym. Tutaj w tym miejscu widzę znak, mm -hmm. nakaz jazdy. Z tej strony znaku musiałbym z tego pasa zjechać na ten pas, bo tu mam wysepkę, możliwość dalszej jazdy po tym pasie jest yy, no, zakazana, prawda? Mam wysepkę przed co Muszę zjechać na ten, na ten lewy pas. I zwróćcie uwagę na, na jedną rzecz. Pytanie jest, czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę, tym prawym, zajmując, yy, yy, tym jazdę, zajmowanym tym lewym pasem. Tak, nie będę zjeżdżał na prawy pas. Tutaj gdybym... Zatrzymaj Kuba na sekundę. Już. Można cofnąć troszeczkę ten, ten filmik? Tak, tak, tak już panu cofam. Tak, do tego kończą się samochody i stop. I tutaj zatrzymajmy się. Tu w tym miejscu, gdybym... Zatrzymajmy się, nie jedźmy dalej. Tu w tym miejscu, gdyby to pytanie było ucięte, to ja mam obowiązek zjechania na prawy pas. I jazdy i mam jechać prawym pasem. Dlaczego? Bo ruch w Polsce jest prawostronny. Ale poczekajmy do końca tego filmiku i widzimy w głębi, że mamy informację, że ten pas się tutaj kończy. Prawda? Mamy zjechać na ten lewy pas. W związku z tym, żeby nie robić te, takiego skakania szachownicy, yy, ruchu konika. Czechowego na tej drodze, to, to jedziemy tym lewym pasem, widząc co jest tutaj z przodu. Tu mam z przodu znak nakaz jazdy, zjechania na ten pas ruchu, więc nie ma sensu wracać na prawy pas.